Cześć wszystkim, dzisiaj na temat konfliktu na Twitterze między Cezarym Kucharskim a Arturem Wichniarkiem. Wymiana tak naprawdę na Twittery, wymiana poglądów. Przypisaliście do mnie, żebym się zajął właśnie tą sprawą. Dostałem mnóstwo informacji, dlatego dzisiaj ją przedstawię. Przeanalizujemy, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Cezary Kucharski odniósł się tak naprawdę do słów Artura Wichniarka. I co są właśnie te tweety, te wpisy? Artur Wichniarek, skąd to nacjonalistyczne podejście? Grałeś w Bundeslidze, zabierając młodym Niemcom miejsce w składzie, w biznesie, zdaje się, wprowadzałeś na rynek Polski zagraniczną firmę, mieszkasz w Berlinie, Leistung najważniejszy, a nie narodowość. Portugalczyków boisko ocenia. Tak, i Artur Wichniarek, bo to odpowiedź oczywiście zna tweeta Artura Wichniarka. Dlatego przychodzę z Portugalii do Polski, aby zabierać miejsce młodym polskim zawodnikom, gdyż Portugalii nikt ich nie chciał, a w meczu z Górnikiem, patrząc na całe spotkanie, to mieliście więcej szczęścia niż rozumu. Tak powiedział właśnie Artur Wichniarek. Tak? No i tutaj wybuchła praktycznie cała afera związana właśnie z tymi tweetami. Nawet po prostu na te wypowiedzi, po prostu do tych odpowiedzi także odniosło się wiele osób na Twitterze. No właśnie, i teraz tak, tutaj jakby padło takie oskarżenie, taki zarzut, tak, nacjonalistyczne podejście, żebyśmy stawiali tak naprawdę na swoich piłkarzy, na swoich wychowanków. No a przecież Artur Wichniarek występował w Bundeslidze, tak, tutaj, no i też można by było powiedzieć właśnie, że zabierał praktycznie młodym Niemcom miejsce. Tylko no, trzeba sobie powiedzieć wprost, tak, że piłkarz, który wjeżdża do Bundesligi, musi zawsze po prostu praktycznie za 3 harować, a nawet za 5, nie ma takiej szansy, tak, żeby piłkarz z Polski miał jakieś oko, czy miał po prostu jakieś fory, że miał lżej po prostu na treningu. On musi być lepszy od Niemca, i to kilka razy nawet, tak, żeby zastąpił rzeczywiście Niemca w pierwszym składzie. Natomiast no, to jest tak naprawdę dyskusja, tak, dyskusja dotycząca, no bo to się odnosi do sytuacji z Legią Warszawą, gdzie mamy piłkarzy z Portugalii. Pojawiły się takie informacje, że piłkarze z Portugalii są tańsi, tak, do sprowadzenia, i jeśli chodzi o pensję, niż polscy piłkarze. No niewątpliwie te gwiazdy, które jeśli chodzi o polską ekstraklasę, one bardzo szybko wyjeżdżają za granicę, kwota 3-4 miliony euro, no, to nie są jakieś duże pieniądze dla klubów zagranicznych. Natomiast tutaj też jest taki problem, że jakby polscy piłkarze często wyjeżdżają za granicę jeszcze w myśl takiej zasady komunistycznej, może związanej nawet nie z ich rodzicami, ale dziadkami, że to, co zagraniczne, to jest lepsze, tak? To, co jest zagraniczne, samochody zagraniczne, wycieczki zagraniczne, ciuchy zagraniczne, to jest lepsze. I jakby tutaj, nawet gdy przyjdzie jakaś dobra oferta z Lecha Poznań czy z Legii Warszawa, to odrzucają, żeby tylko po prostu wyjechać za granicę. Natomiast tutaj właśnie jeśli chodzi o piłkarzy, tak, no to zawsze jest krytyka tutaj piłkarzy tych zagranicznych, jeśli chodzi o polską ekstraklasę, no bo to niejako jest drenaż, tak, drenaż naszej polskiej ekstraklasy, bo ci najlepsi piłkarze wyjeżdżają za granicę i automatycznie ten poziom ekstraklasy się obniża, tak, bo my ściągamy praktycznie piłkarzy z zagranicy. Ja nie lubię tego słownictwa, które używa Mateusz, znaczy Mateusz po prostu, Roman Kołtuń, szrot, tak. Szrot to jest po prostu sprzęt, to są samochody zepsute. Natomiast to są piłkarze, tak, którzy przyjeżdżają, no, tak samo jak Polacy jadą za granicę, pracują w Anglii na zmywaku, tak samo po prostu piłkarze z Portugalii przyjeżdżają. Natomiast chodzi o wartość tak naprawdę dodaną, żeby oni wnosili wartość dodaną dla drużyny, dla piłki. No wiadomo, że tutaj Ekstraklasa czy PZPN wprowadzają obowiązek, tak, jednego zawodnika, dwóch zawodników w meczu i tak dalej, wprowadzany jest ten obowiązek. Natomiast no, ciężko to tak naprawdę wygląda, tak, czy to po prostu idzie to praktycznie jak krew z nosa, można powiedzieć brzydko. Natomiast tak, dlatego przychodzą z Portugalii do Polski, aby zabierać miejsce młodym polskim zawodnikom, gdyż Portugalii nikt ich nie chciał, a w meczu z Górnikiem, patrząc na całe spotkanie, to mieliście więcej szczęścia niż rozumu. Znaczy tak, piłkarze, którzy przychodzą z Portugalii do Polski, no to Polska nie jest dla nich jakimś ziemią, po prostu rajem, gdzie zarobią się jakichś ogromnych pieniędzy. Z reguły ci piłkarze, którzy przychodzą z zagranicy, no to oni, dla nich Polska jest przystankiem. I to też trzeba pamiętać, no bo tutaj był ten zaciąg tak naprawdę z Portugalii związany z RSA, czyli Ricardo Sapinto, tak? Wcześniej był zaciąg tych piłkarzy z Bałkanów związany właśnie z poprzednimi trenerami, tak, Legii Warszawa. Natomiast no to związane jest poniekąd jakby z dyrektorem sportowym, tak, czy z polityką.
jeśli chodzi o transferową, tak? Natomiast to też tłumaczył kiedyś jeden po prostu z trenerów, jeśli chodzi właśnie o dlaczego pojawili się piłkarze na przykład z Portugalii, o Sapinto, czy piłkarze z Bałkanów. Nie, to tłumaczył Dariusz Meduski dokładnie w ten sposób. On tłumaczył, dlaczego piłkarze po prostu są, jak Ricardo Sapinto był to z Portugalii, a jak na przykład Klafuric, tak, to byli oni właśnie tutaj z Bałkanów. Bo mówi tak, że jest całe po prostu jakby tabela tych piłkarzy, tak, czy iluś tam tych piłkarzy, no i oni muszą być dopasowani do Legii Warszawa pod względem finansowym, motoryki, przygotowania, wieku i tak dalej. No i później na końcu praktycznie trenerowi przedstawiane jest kilka nazwisk, tak? Dwa czy trzy nazwiska, no i na którego praktycznie piłkarza by się zdecydował trener, na przykład Sapinto. No i Sapinto, jak on do wyboru ma jednego Portugalczyka, na przykład jednego Anglika czy i jednego Włocha, no to wybiera Portugalczyka, bo koszula jest bliska ciału. Bardzo często się okazuje, że ci trenerzy prowadzili tych piłkarzy albo w poprzednich klubach, albo znają jakiegoś trenera, który prowadził tego piłkarza, mają wiedzę, tak? Więc to na tej zasadzie działa. Czyli nie do końca to zawsze jest tak, że to jest zaciąg, tak, że jak ktoś zostaje dyrektorem sportowym, tak, bym został na przykład dyrektorem sportowym w Serie A, to będę ściągał tylko Polaków, nikogo im więcej. Tylko dlatego, że to jest po prostu koszula bliższa ciału. No i też inna kwestia, że łatwiej się dogadać, tak, nawet jeśli chodzi o język, o kwestie kultury, zna te po prostu tych piłkarzy i dlatego jakby tych piłkarzy wybiera. Natomiast no niewątpliwie no jest to trochę dziwne, tak, no bo w tych klubach największych, Arsenal, Barcelona, tam nikt nie patrzy na tą kwestię tutaj, żeby trener brał piłkarzy z tego samego kraju, co pochodzi, tak. Na inne się kwestie tutaj patrzy. No ale też no Barcelona czy Arsenal czy na przykład Real Madrid, oni mają inne budżety, mogą sobie na to pozwolić. Natomiast czy oni zabierają tak naprawdę pracę polskim piłkarzom, to ciężko powiedzieć, tak, no bo polscy piłkarze też mają prawo wyboru, mogą zostać w Polsce, mogą też wyjechać. Tomek Hajto powiedział w jednym z programów Cafe Football, że jeżeli piłkarzowi proponuje się 4000 zł brutto więcej w innym klubie, to idzie w ciemno. Nawet jeżeli Tomek Hajto mówi, no tak, pójdziesz tam, ale nie wiadomo, czy trener na ciebie będzie stawiał, czy będziesz miał szansę grać, występować regularnie. Nie, idzie w ciemno po prostu, bo 4000 netto więcej zarobi. Co na dobrą sprawę, no nie oszukujmy się, tak? Na przykład 4000 zł netto dla rozwój piłkarza, gdzie na przykład byłby w klubie, na którym ten stawia na niego trener, może się rozwijać, za rok może po prostu być zdecydowanie dalej. I wtedy zarabiać nie 4000 więcej, a na przykład 40000 i to euro więcej. Także no to wszystko jest też kwestia, tak? Gorące głowy, no piłkarze 17-18-letni dzisiaj w Polsce zarabiają po 3-4-5000 zł. To są bardzo, ale to bardzo duże pieniądze na tak młodych piłkarzy. 3-4-5000, niektórzy piłkarze więcej zarabiają niż ich rodzice, tak? No wyobraźcie sobie, większość z nas, jak mieliśmy 17 lat, a ktoś nie był piłkarzem i zarabiać po 3-4-5000 zł, no to są potężne pieniądze. Większość młodych ludzi w tym wieku gdzieś bierze kieszonkowe, drobne pieniądze od rodziców, a praktycznie piłkarz w tym wieku może już mieszkanie kupić, a nawet no, nawet mieszkanie, a nawet po prostu tutaj samochód, tak, ciuchy i tak dalej. No sodówka może uderzyć. Czyli tak, grałeś w Bundeslidze, zabierając młodym Niemcom miejsce w składzie, biznesie, zdaje się wprowadzałeś na rynek polski zagraniczną firmę, mieszkasz w Berlinie, Leistung najważniejszy, a nie narodowość, Portugalczyków boisko ocenia, tak, boisko ocenia. Tylko ja mam taki problem, jeśli chodzi o tych piłkarzy zagranicznych, żeby oni się bardziej utożsamiali z klubem, tak, z wartościami danego klubu, żeby na przykład też się uczyli tego języka polskiego, no nie wszyscy obcokrajowcy się uczą. Na przykład w Bayernie Monachium jest taka sytuacja, że nawet trener, który przychodzi z zagranicy, musi znać język niemiecki. Tak było z Pepem Guardiola. Pep Guardiola miał praktycznie pół roku czy 6 miesięcy przerwy, pojechał do Stanów Zjednoczonych i w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku uczył się niemieckiego. Dosyć ciekawa sytuacja, bo właśnie był przymierzany, już był po prostu po słowie, że poprowadzi Bayern Monachium i był przymierzany praktycznie do Bayernu Monachium, także no tutaj też jest kwestia utożsamiania się z klubem, nauki języka, tak, o to tak naprawdę chodzi. Troszeczkę to jest problematyczne, tak, no są pewnie piłkarze, jeśli chodzi na przykład o Legię Warszawę, którzy później wyszli z Legii i potem zrobili karierę, tak, na przykład Andrzej Duda, on się świetnie teraz prezentuje w Hercie Berlin, tak, tak, Prijowicz i tak dalej, natomiast no, wielu piłkarzy przepada, tak, ma się wrażenie, że oni przyjeżdżają praktycznie tutaj zarobkowo, żeby rzeczywiście coś osiągnąć.
Natomiast tak, Artur Wichniarek, dlaczego przychodzą z Portugalii do Polski, aby zabierać miejsce młodym polskim zawodnikom? Tutaj też trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że oni przyjeżdżają całymi autokarami, tak, i na przykład kluby ich sobie wybierają, tylko po prostu oni są ściągani z Portugalii, tak, więc to jest inna rzecz, no, to jest zupełnie inna sytuacja. Gdyż w Portugalii nikt ich nie chciał, a w meczu z Górnikiem, to czy ich nie chciał, to ciężko powiedzieć, oni mogą liczyć na te same warunki praktycznie finansowe, a nawet większe w Polsce, dlatego wybierają po prostu tutaj grę w Polsce, no, tak samo jak polscy piłkarze wybierają grę za granicą, bo mogą liczyć na lepsze pieniądze i też się mogą rozwinąć, jeszcze bardziej mogą się rozwinąć, tak? A w meczu z Górnikiem, patrząc na całe spotkanie, to mieliście więcej szczęścia niż rozumu. Tu jest odniesienie właśnie do meczu Legia Górnik. Natomiast no, może po prostu w danym meczu ci piłkarze grali po prostu słabo. No to jest skomplikowane, tak, no bo nie można całkowicie zamknąć praktycznie ligi na obcokrajowców. To musi być zrównoważone, tak, zbilansowane. Na pewno jeżeli my oprzemy tylko naszą ligę po prostu o obcokrajowców, to nasza piłka kompletnie po prostu wymrze i Ekstraklasa nie będzie na 25. miejscu, a będzie daleko, daleko niżej, tak? Natomiast coś trzeba po prostu zrobić, żeby to uzdrowić. Nie wiem, czy rozwiązanie jednego czy dwóch młodych piłkarzy, wychowanków będzie dobrym rozwiązaniem. Czy może to jest kwestia po prostu tego, że kluby muszą mieć większe budżety? No to jest wiele czynników, to nie można tak jednoznacznie ocenić, tak? Też nie można powiedzieć, że grupa piłkarzy, która przyjdzie z Portugalii, nie wiem, 5, 4 czy 3, nagle po prostu zniszczy całą ekstraklasę, tak, albo zabierze pieniądze. Chociaż trzeba pamiętać, że w Legii Warszawa są bardzo dobre zarobki, tak? Inni piłkarze z innych klubów mogliby trafić do Legii. Tylko też jest gdzieś problem skautu, tak, jeśli chodzi o scouting. Na przykład Dariusz Meduski mówi takie słowa, że tutaj Krzysztof Piątek był już na radarze Legii Warszawa. Był na radarze. Był praktycznie możliwy do ściągnięcia. Bogusław Leśnodorski mówił w ten sposób, że jak tam były zmiany właścicielskie, nie można było praktycznie pozwolić sobie na to, żeby ściągnąć Krzysztofa Piątka, natomiast były takie informacje na temat Piątka, że on ma dobrze poukładane w głowę, że trenuje, że jak dalej tak będzie pracował, to osiągnie dużo, tak? Natomiast czy Piątek jest temu winny, że były przekształcenia właścicielskie, jeśli chodzi o Legię, tak, i nie przyszedł praktycznie do Legii, no to jest już rzecz tak naprawdę, która należy do skautów danego klubu, żeby ich pozyskać mimo tego zawieruchy, czy Legię prowadzi jeden właściciel, trzech właścicieli, czy dwóch właścicieli, no to klub musi dalej funkcjonować, to jest żywy organizm, tak. Tak samo, nie wiem, jakby powiedzieć, że małżeństwo jakieś rozwodzi się, no i nikt nie płaci rachunków za mieszkanie, czynszu, tak, prądu, gazu i tak dalej, no to jak, no to małżeństwo może się rozwodzić, ktoś zostanie na tym mieszkaniu, a tu zaraz po prostu prąd odłączą, nie będziemy po prostu szans w ogóle, żeby tak zapalić lampkę czy prąd, także światło, tak? Także to są skomplikowane sprawy, no ale myślę, że nie ma takiego podejścia, tak, że Polacy zabierają chleb, pracę w Bundeslidze, bo tak powiedziałem, Polacy muszą się więcej napracować, naprawdę muszą tyrać. Poza tym to nie jest tak, że jakby Polacy tylko zabierają pracę w Bundeslidze, bo tam są piłkarze z różnych krajów, no, różnych narodowości, tak? To przede wszystkim Bundeslidze jest jakość piłkarska i jak tą się jakość piłkarską traci, bardzo szybko piłkarz praktycznie trafia na aut, na piłkarski śmietnik, jak to można powiedzieć brzydko, tak przychodzą praktycznie nowi piłkarze. Także taka jest moja po prostu ocena, jeśli chodzi o tą sprawę. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Zostawcie suba. Cześć.